Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Czy ja wiem, czy w kolejnym materiale, no w kolejnym materiale, co nie, pyknijmy sobie, znaczy zagrajmy w Euro Trucka Simulatora 2. Tak jest, moi, znaczy Euro Truck Simulator chciałem powiedzieć 2. Tak, moi drodzy, kolejny materiał z tej gry. Wiecie co, moi drodzy, ja tu mam wyłączony ruch uliczny. Ja go sobie teraz pozwolę go sobie włączyć. Dlatego, że ja nie lubię za bardzo jeździć tutaj właśnie z ruchem ulicznym na single playerze. A jesteśmy na mapie tak zwanej South Region. No co? Rosja. Rosja, 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 co nie, moi drodzy? Rosja, Rosja. Co mogę wam tu opowiedzieć o tej modyfikacji, bardzo, nawet może pięknej lub niepięknej, co nie? Dla mnie jest bardzo piękna. No, jeszcze mi się tu wpantolił, czemu by nie? Mi się bardzo podoba ta modyfikacja, jeżeli chodzi o South Region, bo mam jeszcze tu Rus Mapa. Plusy są takie tej mapy, że jest nawet może sporo, może nie sporo, co nie, dróg polnych, a właściwie takich leśnych. Bardzo też dużo jest autostrad. To jest od groma, powiem wam, moi drodzy. Dobrze, jedźcie sobie, jedźcie tutaj, panowie. Widzę, każdy wjeżdża w tą stronę. O, widzę. Zamknięte jest przejście. A, jadę sobie tutaj manem, najprawdopodobniej, jak się nie mylę, nowym. Tak jest, to jest nowy, jak się nie mylę. Za manem bardzo nie przepadam, ale... No niestety miałem takie szybkie zlecenie, co nie? Bo tu zaczynam od zera na tej mapie. Jeżeli jeszcze chodzi na przykład o... jak to się nazywa? Nie kolejność, tylko... No widzicie słowa, zapomniałem tego. Jeżeli... Chodzi o... Kompatybilność. Tak jest, moi drodzy, kompatybilność. Jest oczywiście ona kompatybilna z promocem, z RusMapem, no, South Region, Russian Open Spaces, tak zwany. Jeszcze pamiętam, kiedyś używałem mapy X Turkey, czyli Turcja cała, nie ta, co jest na postaci, czy z DLC mapowego. Baltic Sea. Jest oczywiście więcej miast. Kiedyś może w przyszłości oczywiście nagram ten materiał, jeżeli chodzi o Turcję. Na razie nie mam znaczy ochoty. Nie, ochotę bym miał, co nie? Tylko nie mam na razie, wiecie, nie mam ochoty pobierać, co nie, na razie tej modyfikacji, bo i tak powiem, ten materiał nagrywam, no, jeszcze w marcu 31 dokładnie. Może się pojawi, może w kwietniu jak któregoś. Co jeszcze wam mogę tu powiedzieć? Z czym jeszcze jest kompatybilna? Ja pamiętam jeszcze z 2 lata temu, jak jeszcze byłem, krótko mówiąc, napalony na modyfikację. Wiem, że jeszcze działała Zia Map, czyli Brazylia, Urugwaj, jeszcze było, pamiętam, ten Chile, jeszcze pamiętam, Kolumbia, jak się nie mylę, Boliwia, tam jest jeszcze dodane w tej, no, w tej modyfikacji mapowej Zia Map, tak zwane.
jeszcze pamiętam, było kompatybilne z mapą Indonezji, to się nazywa inaczej PJ Indomap. PJ Indo, pamiętam. Wiem, że jeszcze była kompatybilna. Właściwie chyba już ze wszystkim, jak się nie mylę. Ale tak powiem wam, moi drodzy, nie polecam. Nie polecam używać. Nie wiem, czy ja tu wjadę. Wjadę, dobra. Nie polecam używać bardzo dużo map na jednym profilu. A już mówię dlaczego. Z drugiej, z pierwszej, jeżeli chodzi o pierwszy punkt. No, ładowanie jest ok, wiecie, długie, co nie, za pierwszym razem. Później już jest szybciej, co nie. Po drugie, bardzo często się crashuje. Bardzo się crashuje. Ja pamiętam, miałem problemy, jak się nie mylę. Gdzie ja miałem problemy? Na Turcji. Na Turcji, tylko już nie pamiętam dokładnie, czy na bramkach gdzieś. Wiem, że była granica, tylko już nie pamiętam, w którym miejscu dokładnie, bo to mówię, było z 2 lata temu, jak nie więcej. Ja już powiem wam, modów nie używam, właściwie używam nadal. Okej, zgodzę się, ale już tak mało, mało co. Jedynie, tak wiecie, dla zabawy. Bo tak więcej to jeżdżę, no robię sobie trasę to na multi, co nie? Tak to... Co on to odwalił? Co za... Ja pierdzielę, co za... Ja nie wiem, nie, nie mam pytań. Tu nawet stopu nie ma. Ja pierdzielę. Jakie chore. Jakie tu jest chore. Wy to wi... O, jeszcze policja stoi, no. O, już, już zaraz go... Co oni to odwalają? Świetnie. Widzieliście, jak wymówił się pierwszeństwo autobus? Ja nie mogę. Jeszcze, jeszcze cofaj. A nie. Kto wam dał tu prawo jazdy? Ja nie wiem. I dlatego nie lubię jeździć... Jeździć, no... Z botami. Po prostu nie trawię tych botów. Nie. Ale co zrobić? No nic nie poradzę. Taki urok tej gry jest. No bo bez tych botów gra byłaby nudna, co nie? Kiedyś się tak było. O, jeszcze wyprzedza, no. Ja pierdzielę, no. Ale to jest chore. Ja nie wiem, te niektóre kierowcy, boty, to tak jeżdżą jak... Aj, szkoda tego, powiem wam, komentować nawet. Kurde, jeszcze chrypy dostałem. Ale co zrobić? Gdzie my już dojechaliśmy? No nic, zobaczymy zaraz, co nie, gdzie my tam dojechaliśmy. Mówię właśnie, ładna jest mapa, nie powiem, że nie. Mi się bardzo podoba ten South Region. Kiedyś pamiętam, czaskałem, oj, trasy po 3-4 tysiące, nawet więcej pamiętam, się trafiało, co nie, tych tras. No tu jeszcze jest tłumaczenie, co nie, do tego. Do... Nie wiem, czy ja dobrze w ogóle, kurde, startuję z tego pasa, chyba źle. No nic, dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Chyba trochę pokiczkałem, no dobra. No nic, jedziemy dalej, co nie, moi drodzy. A, tu już jest petycja. Do Transinetu mam, widzę. Kurde, jeszcze pies się dobija, no ludzie. Weźmiemy sobie jeszcze kolejną traskę, moi drodzy. Zobaczymy, co mnie tu wyskoczy przede wszystkim, bo ja zbyt długich nie biorę. Zobaczymy, ile tam... O, nie, to chciałem. Nie tę kamerę. Dobra.
Zobaczymy, może pojawi mi się zlecenie ze Scania Ariotelko, wiecie, moi drodzy. Bardzo ciekawy ciągnik, on ma modyfikacji, ojojoj, sporo. Dobra, jest dojechane. O, spalanie może być jeszcze jako tako. Zobaczymy, czy wyskoczy mi trasa z tym, z Ariotelko. Zaraz, gdzie ja w ogóle jechałem? Do jakiego ja miasta jechałem? Właśnie ja nie wiem, kurde. Tutaj nie, tu chyba nie było to miasto. To też nie. Tutaj też nie. No widzicie, nie wiem gdzie ja jechałem w ogóle. To jest właśnie najgorsze, powiem wam. Nie. Kurde, nie ma nic ciekawego. O, jeszcze wciszyłem, kurde, dźwięki, no świetnie. Zaraz ja zobaczę, tu może będzie, ale chyba nie będzie. Tu kurde, zyskanie Ariotelkę. To chyba to będzie. Ale chyba nie. No wiecie, nie mogę znaleźć tej Scanii, kurczę. No nic, dobra, jakoś może. Oj, nie. A, tu nawet prom jest z... Jak się nie mylę, z miasta chyba Adana. Właśnie już nie pamiętam dokładnie tych miast. Bo to mam wszystko po rusku, Holender. Się tak szukam trasy jakiejś ciekawej, ale no chyba nic nie znajdę, tu już byłem. Na górę też nie chcę zbytnio. O, tu mam. Tu jedziemy sobie tutaj do tego miasta Agapa, Adana, właśnie już nie pamiętam teraz dokładnie. No nie, zaraz zobaczymy, czy nie, moi drodzy. Dobra. A, widzę, ta trasa mi tam z Facebooku pokazuje, że dojechałem do miasta Krymsk ze Krasnodaru. No dobra, jedziemy dalej, co nie, moi drodzy. O, widzę, na czapie mamy tego. Ta spedycja się nazywa... Nie pamiętam zbytnio już, ale no... Ona dodana była już z LC. Beyond... Nie, czekaj, zaraz. To mi się pokiczkały już te DLC mapowe, kurde. Baltic Sea, Beyond and the Baltic Sea, a to się nazywa Black Sea. Dobrze mówię? No mniejsza o to, co nie, wiecie o jakie DLC chodzi, to nie. Tak plus minus. Dobra, jakoś trzeba... Kurde, jakie... Popierdzielone te są. Skrzyżowania, Holender, no. Że co, jaka rejestracja... A, PE, ja przeczytałem PL. Czego takie długie światła są? W końcu. Dobra, jedziemy, co nie, moi drodzy. Jedziemy. I co jeszcze mogę wam to powiedzieć? Wiem, że jeszcze jeździłem, miałem taką mapę do modyfikacji oczywiście, co nie? Już nie pamiętam nazwy, jak ona się nazywała dokładnie, ale Australia. Australia map. Wiem, że mapa była nawet przepiękna. Nie mogę, powiem wam, ponarzekać na mapy, które testowałem. Nie mogę ponarzekać, bo są bardzo wszystkie ciekawe. Nie powiem, że nie. Są niektóre, wiecie, no źle zrobione, źle no stworzone. Okej, zgodzę się, ale większość jest... co to było jakieś takie? A, jest nierówny ten, nierówna szosa.
Tylko się wpierdzielicie mi tu. To ja nie wiem, co mam tu zrobię. No jedźcie. Kurde, jak nienawidzę, jak tu... Jak tu jadę, jak święte krowy, bo inaczej nie można powiedzieć. No nie można. A ja i tak muszę... O kurde. Ja i tak muszę tu zjechać. Szczerze mówiąc. Kurde, a ty... No i gdzie mi tu skręcasz w ostatniej... Ale to co, ja... Jedna rzecz mnie zastanawia. Ich inteligencja po prostu. Na cholerę wjeżdżać na lewy pas, jak tu jest wężka do... Praktycznie do prawego, a praktycznie do... No jedź, 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 jedź. A zwężka jest do jednego pasa właściwie. No do dwóch, bo prosto i w prawo, co nie? No ja nie, nie... Kurde! Przepraszam, moi drodzy. Musicie zobaczyć niestety moje lamienie trochę w tej grze. To było niechcący. Tak propo. Dobra, jedziemy, co nie? Co jeszcze miałem wam mówić, moi drodzy? Już zapomniałem, co nieco. Tak myślę, w kolejnym spotkaniu, no, w Eurotrucku, co nie? A ten to kop. Coś mi tu zauważyło, przyuważyło uwagę, powiem wam szczerze. Ej, cymbale, ty robisz zdjęcia na autostradzie, przecież na autostradzie nie, na autostradę nawet nie wolno wchodzić. Ale to co, ja nie wiem. A ja zapomniałam, to jest Rosja, stan umysłu. Fakt. Ja zapomniałam, że w Rosji to wiecie, samowolka. Jak to jest, tak to jest tam, wiecie, w tych, no. W tym państwie. Na wschodzie. Dobra, tak sobie pojedziemy może. Nie wiem, czy będzie 8... 8.5, starczy! Dobra, jedziemy sobie, jedziemy, moi drodzy. Ja sobie tu tak patrzę na czas, 20:05 jest. Co jeszcze miałem tu mówić wam, moi drodzy? Ojej, a co to ma być? Ja tak się teraz zastanawiam, ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie wjeżdżam. Oj, przepraszam, moi drodzy. Na drogi leśne. Właśnie w tych rejonach właśnie. Już nie pamiętam teraz dokładnie, bo to już było, powiem wam, z 2 lata temu. A oni, wiecie, te modyfikacje wraz, no, z nową wersją, oni ją, wiecie, poprawiają. Właśnie już nie pamiętam teraz, kurczę, no. Powiem, że tu każą mi zawrócić. Badalce. Ale może trochę szybciej, jedźcie. Ja tu usnę. Tu każą mi zaraz zawrócić za... No, jeszcze trochę. A to co to jest? O Jezu! Cyferki tylko jakieś. Czy tam te kwadraciki zamiast napisów. Ja nie mogę. No nic, dobra, jedziemy, jedziemy, moi drodzy. Jedziemy. Jedziemy. Śledzie, jedziemy. Dobra, zjeżdżamy na lewy pas. Spróbuj mi się to wepchnąć. Pajacu. Co? Nie rozumiem tej fizyki. Nie rozumiem tej fizyki tych botów. Na cholerę wjeżdżać na lewy pas, później na środkowy. Oj, Jezu, nie, ja w to... Nie. Ja nie wiem, oni tak są zaprogramowani od początku właściwie gry, jak się nie mylę. Kiedyś mnie ta gra nie jarała. Kurde. Nie wiem, czy on będzie... Jezu, nie, ta gra to... Ja nie wiem, to tylko tak w Rosji chyba jeżdżą na odpierdziel, ja nie wiem. Aj tam, szkoda tego, powiem wam, komentować nawet. Ale co zrobić, no. Kiedyś pamiętam, robiłem sobie zdjęcie, wiecie, z tym, no. Z
zagnięcie zestawu, jakby w lesie, przy zakręcie takim. Bardzo mi się podobało. Podobały mi się wtedy te, właściwie te widoki w tym lesie. Kurczę, coś pięknego. Jakbym był w polskim lesie. Co to za miasto jakieś? Teraz nie wiem dokładnie. No nic, jedziemy. Jeszcze 149 km i pewnie najprawdopodobniej zakończymy spotkanie, co nie? O, tu światełka widzę są. O, już się zapaliły. Na zielone. No jedź, jedź. Jeju, jeszcze będzie skręcał, no naprawdę. Oh my god. Ajajajajaj, już zielone, znaczy czerwone chciałem powiedzieć. Kurde, tu będzie chyba ciężko wyjechać, Holendę, no. Jeszcze będzie tu jechał na czerwonym, no co za... Nie. Nie rozumiem tej gry, powiem wam, zwłaszcza tych botów. Ja nie wiem. Kolejny będzie czekał, kurde, aż się zapalą światła czerwone. Ajajajajaj. A tu... Ale te światła to są... Ech, wiecie co, moi drodzy? Ja tego nie skomentuję. Kurde, nic nie widzę przez tym. O jest. Ale te światła to co. Właściwie ten widok świateł to jest tak źle zrobiony, że szok. Według mnie trochę czulowato, bo one powinny być trochę dalej. Ale kurde, korek. O panie. Dobra, jedziemy powolutku. Górkę trochę ciężko z tymi, ile? O, 22 tony, nawet nie wiedziałem, że takie zlecenie sobie wziąłem. O, kurza twarz. Trochę będzie ciężko. O, i tak to jest, moi drodzy, powiem wam. Tak to jest. To będzie zwężka do... Kurde. Ło! Au! Kurde, hamowałem i nie wyhamowałem. No ja pierdziu. Kurde, szlak, no. Ja nie wiem, czy on wyjedzie, czy nie. I teraz właśnie to jest najgorsze. Dobra. Do przodu jedź! Ja pierdzielę. Dobra, jakoś się udało, widzę, ale ledwo. No. No jedź! Ja nie mogę. Dobra, raz, dwa, trzeba spindzielać tego skrzyżowania. Zaraz zgasną światło, czy... No, zaświeci się na czerwono. Kurde, mówię właśnie. Taka tych inteligencja tych ludzi, tych botów jest tutaj, no... Co zrobić? No nic. Oj, tak to jest, moi drodzy, powiem wam. Kurde, jak on się wbił nagle, widzieliście? Ja nie wiem, co to było w ogóle, kurczę. Ja nie wiem, ale siadę tu? Ja nie mogę. Gdyby nie było botu, to ja bym pojechał na czerwonym nawet.
Tak, to jest. Oj, 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 no, no jedź, 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 błodzie, jedź. A właśnie, muszę zobaczyć, jaką ja w ogóle mam naczepę. To chyba jest firanka. No tak, pustych palet przecież po niej nie będę wiózł. To nie, moi drodzy? Oczywiście, że tak. Nic, je. O, tu widzę, zaraz będzie zwężka. Ja nie wiem, czy tu nie będzie. Nie, tu chyba nie będzie tu lasu jeszcze. Nie, nie będzie leśnych dróg. Tu gdzieś kurczę, kurczę, w połowie tego jest. W połowie. Co to miało być? Ja się pytam, co to miało kurza twarz być? Widzieliście, jak on się wpieprzył przed to osobówko? Oh my god. Nie, ja nie rozumiem kurde tej gry. Nie rozumiem po prostu. No. Nie wiem. Coraz gorzej te boty jeżdżą, powiem wam. Kurde, te dziury mnie denerwują. Z drugiej strony jest taki, wiecie, ciekawy efekt. Nie, jak są te dziury na przykład, wiecie, po drodze. Mi się bardzo podoba ten efekt. Ale z drugiej strony nie, bo się rozpędzi. No, na dziur, przy dziur. Znaczy, jak pamiętam, kiedyś jeździłem, to były dziury, to normalnie tak mi się rozpędzał ciągnik. No, na przykład z górki to prawie 180 bym pojechał, wiecie. Przyznam się, ja różnie jeżdżę, co nie. Bo tu jest właściwie tylko gra, no ale z drugiej strony. Z drugiej strony trzeba, wiecie, stosować się przepisów. Tak to jest. Dobra, już prawie jestem na miejscu i zakończymy sobie materiał, moi drodzy. No, z Eurotrucka. Postaram się w kolejnym materiale, jak będę nagrywał oczywiście z Eurotrucka, pokazać może tę mapę X-Turki, co nie, ale na razie mówię, na razie nie mam ochoty nic pobierać, żadnych modów. Na razie nie mam ochoty. Wiecie, pobrałem sobie tego Roosmapa i South Region do tego, żeby sobie poprzypominać właściwie. Kurde. Musiałem go przepuścić. Ja nie będę tak jak kurde te boty, że wiecie, się pchają na siłę. Skurczybyki jedne, no. Nie lubię takiego czegoś. Tak samo na multi. Jak się w kogoś wpierdzielisz, to wiecie, nie ma zmiłuj się, nie? Co on to odwala? Wjeżdżasz na ten pas? To ja może cię wyprzedzę, ale wątpię, żeby mi się to udało. A może i nie. Cholera. Dobra, ja tu trochę złamię przepis. Cholero ty. Ajajaj, przepraszam. Ła, zdążyłem. Zdążyłem. Trochę złamałem przepis, musiałem. Wow. O, już jestem prawie na miejscu. Jeszcze troszkę. A, jeszcze 40 km. Trochę jest drogi. Spalanie będzie spore, powiem wam. Przyznam rację tu. No, spalanie to jest prawie 60 litrów. Kurczę. Wow. O, widzę, już wjeżdżam w takie rejony. Bardziej takie górzyste. Ale tak widzę teraz,
ta fizyka właściwie nie chodzi mi o jazdę, tylko jest taka szarawa, nie widzicie, moi drodzy. W dzień było, szczerze mówiąc, ładnie. Było słonecznie, ale teraz takie szarawe, powiem wam, jest wszystko, że szok. I dlatego mi się jakoś ta, no jest trochę, wiecie, kurde. Jest tu trochę, wiecie, realności, co nie? Ale mi się ta wersja nie podoba, 1.40 niestety. No, zobaczymy, bo tu jak... Znaczy, to co ja będę tam zdradzał, sami zobaczycie, co nie, co w grze mają dodać. Ale mi się... Nie wiem, czy podoba, czy nie, w ogóle ta aktualizacja ta... Obecne 1.40 to tak średnio bym powiedział. Najbardziej to mi się podobała aktualizacja, jak double wprowadzali. O, coś pięknego było. Albo te HCT-ki, kurczę. To było coś pięknego. A teraz to wiecie, takie jest. A tu kurde jest ten. Wężka, no tak. Dobra, o. Nie ma sensu, to powiem wam tak, kurczę, wiecie. Gazować, hamować, bo spalanie tu wzrasta. Kurczę, ile już wzrosło. Ajajaj. Kurde. Dobra. O, zielone, czerwone, kurde no. Kurde, jeszcze mi tu... Słońce świeci na pysk. Też niewygodnie. Nie wiem, czy będzie się świecić tu. No właśnie tak średnio się świeciło tam. Dobra, zobaczymy. I teraz coś takiego zrobiłem, moi drodzy, że ja nie będę, jak tu się mówi, parkował to nie pół godziny. Nie, 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 nie. Czekajcie, jak ja mam tam wjechać? A tutaj jest wjazd. A tu jest petycja, dobra. Dobra, a raz, dwa, to nie? No, może być. Dobra, weźmiem sobie długodystansowca na razie. Nie ma co tu, wiecie, brać coś innego, bo to jest profil dla zabawy, czy nie? Do zabawy. Zobaczymy, czy coś tu znajdę. Może, jak się uda, to może na... Będzie na TT, jak to się nazywa? Na pola. No nic, moi drodzy, cóż, nie będę tutaj przedłużał. No, wiecie, zobaczymy, czy się materiał spodobał, czy nie. I cóż, trzymajcie się, cześć.